dlaczego w ogóle, może nie dlaczego zajęliśmy się tym tematem, ale dlaczego muzeum zaistniał ten temat w tym momencie tak mocno? Po pierwsze dlatego, że jest to podejrzeń w historii nie tylko polskiego lotnictwa, ale może w ogóle historii polskich glorii niemilitarnych. Chyba jedna z największych, to po pierwsze, więc jest się czym cieszyć. Tragedia niestety nastąpiła później. Po drugie dlatego, że jesteśmy muzeum Książka Cieszyńskiego, czyli cały ten teren jest jednak poświęcony naszej uwadze i to, że ta tragedia nastąpiła w środowisku również skupia naszą uwagę. I po trzecie dlatego, że jesteśmy dysponentami tej relikwii, która tutaj jest na sztabuze, także mamy kurtkę. Wyobraźcie sobie Państwo 7 dni prób, ponad 7 tysięcy kilometrów do przebycia i dosłownie o sekundy nasza załoga, Franciszek Birko i Stanisław Migura, wygrywają z najlepszymi załogami Europy, można powiedzieć świata, i polska konstrukcja RWD-6 wygrywa z najlepszymi konstrukcjami świata. To jest wielkie szczęście, wielka radość wówczas, nie do opisania, wielka feta trwająca 2 tygodnie w całej Polsce. Proszę Państwa, na to wszystko nakłada się przyjaźń wesołego porucznika Żwirki z małomównym Wigurą, również pilotem, ale cywilnym, znakomitym mechanikiem, nawigatorem i słynne zwycięstwo w 1932 roku. Nie zawsze trzeba walczyć na froncie, żeby pokazywać, jakie jest państwo, jak się rozwija. Oni pokazali to w najlepszy sposób, swoją wygraną, wygraną między innymi z Niemcami, uniemożliwili im przejęcie na trwałe pucharu, który Niemcy jako kolejny raz wtedy już dostali. Polacy zabrali im to, jak to się mówi, sprzed nosa. RWD-6 i PZL-19 zostały ocenione jako najlepsze konstrukcje w tych zawodach. Na bardzo bliskich, ale kolejnych miejscach Breda, włoska Breda 33 oraz następnie Praga BH-111 modyfikacja samolotu z lat minionych, ale właśnie też budowana pod Challenge. Dopiero już z odstępem 14 punktów od zwycięskiego RWD-6 Klen 32, a następnie Heinkel 64, na którym startowali zawodnicy Niemiec.